Chciałam powiedzieć, że jednocześnie namawia się kobiety na rodzenie, po to tylko chyba, żeby rodziły, żeby mieli świeże mięso do jedzenia i picia krwi. Ale kto? Ponieważ nawet nie wiecie, że Watykan organizuje krwawe jatki na dzieci. To znaczy, nie mówimy tutaj teraz o odbycie, bo ja też jestem, Skąd pani ma takie informacje o Watykanie? Dlatego, że ja śledzę te sprawy od już 10 lat i jest bardzo oficjalny komunikat. Konferencji z Pragi, gdzie pan Ahmed Kevin mówi bardzo wyraźnie, że jest prowadzone dochodzenie w tej sprawie i że w to zamieszane są bardzo wysokie osobistości z kręgu... I że w to zamieszane są bardzo wysokie osobistości z kręgu masonerii Misra... Misraim... Zapomniałem, jak oni tam się nazywają. Do trzeciego stopnia wtajemniczenia i niestety w to zamieszany jest również papież Franciszek.